Siemanko, z Minecraftka, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was w odcinku, w którym chciałem Wam pokazać, jak wyglądała poprzednia wersja centrum w moim mieście. Aktualnie w tym momencie znajdujemy się na torach tramwajowych, które wcześniej jechały sobie przez miasto. W tym miejscu była jedna trasa, która szła w stronę Starego Miasta i tutaj sobie skręcamy w tą stronę. Tramwaje wcześniej wyglądały w ten sposób. Przystanki chyba kiedyś wykorzystam, bo są nawet ładne. Ale tramwaj mi się w ogóle nie podobał. Przede wszystkim był w złym kolorze, był za duży w stosunku, że był za wysoki niż szeroki. To jest szerokość 1 metra, to jest dramat. Dlatego to jest stara wersja, ponieważ w nowszej wiele rzeczy poprawiłem. Między innymi drogi są szersze, bo tutaj tak naprawdę szerokość jest zwykłego korytarza, to są 2 metry, co zbyt realistyczne nie jest. Przede wszystkim to, co powiedziałem wcześniej, te tutaj takie wyspy, na których stoją budynki, również są zbyt małe i ogólnie te budynki mi się nie podobały. Po prostu wyglądają troszkę jak takie klocki w mojej opinii. Widzę, że są takie monolityczne w moim słońcu. Tutaj był wąski budynek z takim jakby żaglem. To była jego pierwsza wersja. Na dole jest żabka, sklepik z jakimiś półeczkami, z kasą, za towarem, ze wszystkim. Z przodu sobie stoi bankomat. Ten budynek nie podobał mi się ze względu na to, że był zbyt klockowaty, zbyt monolityczny i stał na zbyt małym terenie, ale to, co mi się w nim podobało, co wykorzystam kiedyś, to, że jest parking podziemny i że jest sobie tutaj z boku ten bankomat. Wejścia do środka również nie były fajne. Kolejnym budynkiem jest właśnie ten kilkusegmentowy. W nim mi się nie podobało, że na dole nie byłem w stanie zrobić sklepów, tylko robiłem bez sensu mieszkania. Proszę sobie, idziecie tutaj, wąziutkim chodnikiem i możecie patrzeć, jak ktoś sobie ogląda telewizję w domu. To nie bez sensu. Wejście również było słabe. Nie umiałem go zrobić nijak lepiej w tamtych czasach. Tutaj był sobie parking. Tutaj był sobie parking, było na nim wiele miejsc, na 3 poziomach, ale były one za małe, żeby zmieścić takie auta, które fizycznie dobrze by tu wyglądały. Przejdźmy do tej części. Jak widzicie, jest to taki rozjazd dwóch uliczek. Nie podoba mi się on, ze względu na to, że nie jest symetryczny i jest zbyt wąski, bo zobaczcie, ta droga odchodzi pierwsza, ta droga odchodzi druga. Jest to totalnie bez sensu. Tego parkingu również nie ma, tak samo jak tej drogi. Po pierwsze, tak jak wcześniej powiedziałem, są za wąskie. Po drugie, nie ma tych latarni wszystkich. Właściwie dopiero ich nie będzie kiedyś, ponieważ denerwowało mnie to, że jest ich tutaj tak dużo, jest ich takie nagromadzenie tutaj. Ten sklep sobie stoi cały czas, tylko nie ma tych lamp tutaj, ponieważ były one za duże. Byłem dumny z tej drogi, ale jej również nie mam, tak samo jak tego, ponieważ jest zupełnie inny metro teraz, jak pewnie kojarzycie. Wcześniej ono było szerokie na 1,5 bloku, jechało się wagonikiem, były takie mini, ale teraz już są o wiele większe. Macie link w karcie. Teraz czas na te wieże. Wiem, że latam tu troszkę chaotycznie, ale dawno nie nagrywałem i już nie pamiętam, jak to się robi. Łocie. Tutaj mamy dwie wieże. Troszkę bazowałem tu na World Trade Center. Na dole, w tym miejscu, jest sobie taka przerwa, w której są wentylatory. Te szyby były za duże i przede wszystkim były takie pionowe linie, które mi się nie podobały. Tu jest taka kafejka, z którą można widać, jest również widać tutaj wnętrze. Potem tu się przychodziło do toalet, troszkę bakrumsowy tutaj jest. Różne toalety z wspólnymi zlewami. Tutaj jeszcze jeden zlew i jaka fajna woda. Nie gram na szejderach żadnych. I to się znajduje na ulicy Długiej. Pomijmy na razie ten budynek i przejdźmy do tego tutaj. Jest to biurowiec Apple'a, jak pewnie widać po moim logo. Obok wyspy tutaj jest Starbucks, któremu sobie znikły te. Niestety znikły. Banner znikły. Jest fortepian, jest sobie jukebox, w którym mogę dać jakąś płytę. Tutaj ładnie widać, daj mi przejść. Jest sobie kasa, jest sobie maszyna do robienia kawy. Można przejść do toalety męskiej, toalety damskiej, której nigdy nie skończyłem. I tutaj na sam koniec do ostatniego stoliczka. Jednym akcentem, który tutaj dodałem, to z boczku jest taka szachulcowa budowa wręcz.
i z tyłu jest klatka schodowa, pożarowa, taka jak jest w Nowym Jorku często spotykana. Nie mam pojęcia po co, nie pytajcie się mnie o to. Taki mój akcencik i u góry jakiś taki czunk. Ten budynek wymyśliłem z jakiejś takiej również grafiki poglądowej typu Flat Icons, więc wygląda tak, to i nie inaczej. Ten jest ukradziony od jakiegoś youtubera, ile dobrze pamiętam. Nie podoba mi się również. Tutaj chyba miał być, tutaj był wcześniej taki hotel w innym zupełnie stylu, był brzydki. Tutaj miał być kolejny hotel o biurowiec, nie wiem co miał być, ale również się nie udał, też go wywaliłem. Nie ma tego osiedla, ponieważ te domki mi się najzwyczajniej w świecie nie podobały. Ten sklep chyba został, nie pamiętam. Był bardzo fajny, z taką organiczną żywnością. Domki były fajne, ale jakoś mi tutaj nie pasowało, że tu jest centrum i od razu dub. Wieżowce już obok. Przechodzę dalej. Mamy budynek telewizji Minecraftowej mojej. Tutaj nawet nagrałem kilka odcinków. Mianowicie byłem sobie w takim jednym skinie i stałem tutaj i sobie gadałem. Chyba albo go rzuciłem na YouTube'a, chociażby nie mogłem znaleźć, albo gdzieś mi znikło. U góry było lądowisko dla helikopterów i mała wieżyczka. Następnym budynkiem jest taki oto, nie to owalny, nie to taki podłużny klocek, w którym był sobie sklep z technologią, techniczny taki, komputerowy. Były klawiatury, były telefony, tak, iPhone i Samsung, dokładnie, były sobie komputery, były monitory, były mniejsze, były myszki. To mi się podobało, bo był jeden mikrofon, drugi mikrofon. Niestety się nie mieściła nazwa, więc było TEH zamiast TECH. Moim budynkiem była sobie tutaj komenda policji. Nie podobała mi się, ponieważ była zbyt... O, umówmy się, wygląda jak prosto z jakiejś kreskówki. Ale w środku nawet ładnie mi się udało. Tutaj były różne biura sobie. Podoba mi się to główne tutaj wejście, ponieważ były tutaj fotele, były komputerki i była taka szafa z elementami, z różnymi szufladami, w których były zaznaczone kolorkami różne sprawy. Tu było takie małe przejście i tu było robienie zdjęć z takimi oto dwoma celami więziennymi. Przechodząc przez poczekalnię i idąc schodami tutaj na górę, były jakieś takie dwie kanapy, nie wiem po co. Tu można było wyjść na taras, też nie wiem po co. Jakoś tak wyszło. Jakoś tak wyszło. Tutaj ze dwa gabinety, wszędzie customowe główki. Tutaj jakieś dwa biura, to chyba pamiętam, że zrobiłem jako ochronę. A tutaj nic się jeszcze na tamten czas nie pojawiło. Tutaj taki bloczek, bo wziąłem akurat z prawdziwego życia. Ten również był z jakiejś grafiki. W nim znajdowało się tylko malutkie lobby. Nawet nie wiem, gdzie to było. Tutaj chyba schody były na górę. Również zbyt kreskówkowy, również mi się nie podobał. I przede wszystkim był za wąski, które było jego kolejnym problemem, co było jego kolejnym problemem. Tutaj, jak sobie wejdziecie, był ten facebookowy budynek. Tak mi się nawet podobał, z powodu na tą ścianę taką zieleni tutaj, z tą taką fontanno-rzeczową, co się wodą w każdym razie. Tu były sobie dwie windy, tu była recepcja i sam budynek mi się podobał, znaczy same lobby mi się podobało, ale budynek usunąłem z jakiegoś powodu, nie pamiętam z jakiego. Też jest zbyt kreskówkowy, zbyt cienki i za niski jak na to miejsce. Ten to w ogóle nie miał wejść, nie podobał mi się w ogóle. Mówię, jakieś tutaj przerwy, żeby było widać, co jest po drugiej stronie, to jest totalne bez sensu. Troszkę mogły sobie świetniki tutaj dawałem. Tak więc tak, tutaj, jak sobie szliście, mieliście takie mini alejki z jakimiś krzaczkami, które się poruszają, z drzewkami, bardzo fajnie. Zero jakichkolwiek pięter, zaznaczenia, nic. Zbyt płaskie. Tutaj mi fajnie wyszła reklama Minecrafta, skopiowałem ją, żeby ustawić gdzieś indziej w nowej wersji. Tutaj jechały sobie dalej tory, jak było przejście gdzieś dla pieszych, to było takie podwyższenie. Tutaj był wiadukt, którego nie ma, bo po pierwsze zbyt ostro się załamuje w tym miejscu, a po drugie nie jest on tutaj ani troszkę potrzebny. Aczkolwiek jego budowa mi się bardzo podobała, z powodu na te barierki w tym miejscu, słupki tutaj i taką ochronę przed uderzeniem w tym miejscu,
wziąłem tą budowę tego z GTA, zainspirowałem się. To jest biurowiec jakiś, albo hotel, nie mam pojęcia. I go nie wywalałem, on mi się bardzo podoba. Lobby nie, lobby mi się nie podoba. Ten korytarz nie ma żadnego przeznaczenia, ale ładnie wygląda tutaj. Tutaj jest The Shard, to jest jedyny nazwany wieżowiec w tym mieście. Jest dealer z samochodami, którego nie wywaliłem. Tego budynku też całkowicie nie wywaliłem i go zostawiłem, bardzo ładnie wygląda. Ten motor wywaliłem, to jest jedyne, czego nie ma w naszej wersji. Jest sobie Nissan GTR, jest Aston Martin Vanquish, jest sobie jakiś smarcik, jest camperman, któremu coś się zepsuło z szybą, nie, jest wszystko działające. Jak sobie wejdziemy tutaj do góry, to jest, excuse me, tu jest mała toaleta, jest sobie mini kuchnia, kanapa, okno i tutaj można sobie nim bardzo ładnie wyjechać. Jak sobie przejdziecie dalej, to tutaj jest taki magazyn, tutaj wcześniej stał forklift, czyli wózek widłowy, ale już go nie ma. A jak sobie przejdziecie tutaj tą klatką schodową, która nie ma absolutnie żadnych barierek, tutaj są takie bardzo fajne ala chmurki, jak to się nazywa, żelandone. Tutaj jest wejście do jubilera, tak samo jak wskazuje tutaj ikonka, ale jeszcze go nie zbudowałem. I tutaj jest wejście do lobby takiego mieszkaniowego. Aczkolwiek nic tutaj zbudowanego jeszcze nie ma, zapomniałem, że to tak ładnie stylowo zrobiłem, ale mi nie pasuje to trochę na lobby w hotelu apartamentowcu. Z rzeczy, których tutaj jeszcze nie ma, nie ma tych lamp. Te drogi są szersze, tutaj już nie ma tego pasa pośrodku zieleni z torami. Są one złączone jeden z drugim. Ten pas jest złączony z tym. Ten budynek wywaliłem tam, aż jak jest jezioro, więc bardzo daleko. Nie ma tego parku, nie ma tej zajezdni, nie ma tutaj tego wejścia do metra, tutaj to zupełnie inaczej wygląda. To zostało, troszkę przesunąłem to, żeby było szersze. Tutaj chyba wszystko zostanie, nie jestem pewien, na pewno będę poszerzał drogi, bo są zbyt wąskie. I na pewno jest z nowych budynków, z nowych dróg, przepraszam, które tutaj są. Jest w tym miejscu jedno skrzyżowanie, w tym i w tamtym. Więc to są tak jak w Nowym Jorku skrzyżowania, że są aleje i są drogi. Drogi są wężej obok siebie, a aleje są szerzej. Tam jeszcze jest jeden budynek, o którym zapomniałem, dokładnie w tym miejscu. Joyful Burger w nim jest, z Gambola. Joyful Burgery mi bardzo ładnie wychodziły. Były śmieniczki, jakieś tutaj siedzenia. Tutaj ładnie widać kuchnię. A jak wyszliście sobie na górę, to tutaj rozdzielone takimi krzaczkami były kolejne siedzenia. W WC było jedno, aczkolwiek ten budynek również wywaliłem ze standardowego powodu, ekran ze standardowego powodu, tak jak wszystkie inne. Zbyt kreskówkowy, zbyt wąski, za mały, ale logo i napisy bardzo mi się podobają. I zostając na sam koniec, piękny budynek z samego Nowego Jorku, mianowicie One World Trade Center. Więc postanowiłam go zbudować, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych architektonicznych budynków na naszym świecie. Robi wrażenie, dość długo go budowałem. Te szyby takie wertykalne, nie wertykalne, tylko wiecie sobie, boczne, sprawiły dużo problemów. Nie rozumiem tego u góry tutaj, troszkę źle to przedstawili, tą czarną kopułowatą coś. Potem jest sobie piękna iglica, która wygląda troszkę jak Apollo 13, 11 i inne tego typu rakiety. Jak sobie zejdziecie niżej, to wieża się przekrzywia w bok. Mianowicie, żeby na samym dole już być zwyczajnym kwadratem. Jak sobie weszliście na sam dół, to widać tutaj takie ładne pasy. Coś, czego nie było w oryginalnym projekcie, co ja sam dodałem, to były te daszki na tym. I że wejście jest przeszklone, bo tego również nie było zamierzone w projekcie. Jako, że jest kopuła, jest troszkę ciemno, ale wejście tutaj do środka naprawdę robi wrażenie. Tutaj był wcześniej taki biały budynek, którego również chwaliłem, bo również mi się nie podobał, zbyt kreskówkowy. Te domki chyba też gdzieś przeniosę, ponieważ chcę, żeby to było fizyczne, prawdziwe centrum. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajk, jeśli chcecie więcej odcinków z serii Zwiedzanie mojego miasta. Na 10 łapek w górę będzie kolejny odcinek z tej serii. A tymczasem napiszcie, który budynek podobał Wam się najbardziej. Napiszcie, który budynek Wam się najmniej podobał. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!